koniec maja w kinach to kolejny bardzo dobry filmowy weekend. Na ekrany trafiają m.in. Melancholia Larsa von Triera, doceniona na festiwalu w Cannes, Fair Game z dającymi co najmniej dającymi radę Naomi Watts i Seanem Pennem, a także idealne na rodzinną integrację Kung Fu Panda 2, tym razem w 3D. O melancholii zaczęli mówić wszyscy, nawet ci, którzy nie interesują się kinem. Od czasu słynnej konferencji prasowej w Cannes, na której reżyser wyznał, że czuje się nazistą. Najnowszy film Larsa von Triera to swego rodzaju rewers brutalnego i dosłownego antychrysta. Melancholia jest subtelna i wyrafinowana, poczynając od wyjątkowej urody zdjęć. A na ekranie depresja i tytułowa melancholia. Świat tuż przed jego końcem i dwie opowieści, za które odpowiedzialne są dwie siostry, grane przez Charlotte Rampling i Kirsten Dunst, nagrodzoną zresztą na festiwalu w Cannes. Dramat, kino psychologiczne i science fiction. To wszystko składa się na najnowszy obraz Larsa von Triera i jest jednocześnie najbardziej artystyczną wypowiedzią, którą oglądać można na polskich ekranach w pierwszej połowie 2011 roku. Dla odmiany artystycznych wyzwań nie proponuję Fair Game, za to sporo emocji. Oczywiście, jeśli ktoś nie zna tej prawdziwej historii i nie wie, jak ona się zakończyła. Biały Dom kilka lat temu, chcąc ukarać swojego byłego ambasadora, który zbyt otwarcie krytykował nierzetelne powody ataku na Irak, ujawniło prawdziwą tożsamość jego żony, agentki CIA. Fair Game do pewnego momentu to quasi-dokumentalna opowieść szpiegowska, a potem małolotna rozprawka o tym, jak zła była administracja George'a W. Busha i jak świetnie działa amerykańska demokracja. Co najwyżej 3 z plusem, a plus za, jak zawsze, dających sobie świetnie radę Naomi Watts i Seana Penna. A jeśli ktoś chciałby odpocząć od kina bardzo artystycznego i od kina bardzo serio, to ja z kolei bardzo mocno polecam film Kung Fu Panda 2, tym razem w 3D. Tempo imponujące, animacja zrobiona z olbrzymią pieczołowitością, 3D na co najmniej solidnym poziomie i kilka niezłych żartów, choć tutaj akurat odczuwam pewien deficyt. Cóż powiedzieć o fabule, która pędzi niemal jak w najlepszych filmach o Indianie Jonesie. No cóż, tym razem Po, czyli tytułowa panda, musi zmierzyć się z czarnym charakterem, Lordem Shinem. Kto zwycięży? Zgadnijcie, a potwierdzeniem, jaka jest pozycja Kung Fu Pandy, przesądza to, że w oryginalnej wersji pojawiają się tutaj głosy m.in. Jacka Blacka, Garego Oldmana i Dustina Hoffmana. A na koniec naszego zestawienia dokument, który niedawno można było oglądać na festiwalu Planet Dog, Szalona Miłość, Yves Saint Laurent. To historia zmarłego przed 3 laty projektanta mody, ikony, legendy postaci kultowej. Tyle tylko, że opowiedziana z perspektywy jego partnera i opiekuna, Pierre'a Berger. Jest tu i oczywiście zmieniający się świat mody, jest kulturalna rewolucja, ale być może najistotniejsza jest wyjątkowa relacja między gwiazdą i artystą, a zakochanym w nim tak naprawdę człowieku z cienia, człowieku też bez większych ambicji i talentów, bo taki jest Pierre Berger. Kulisy kultury polecają, a jeśli macie ochotę albo fundusze na obejrzenie w tym tygodniu tylko jednego dokumentu, to koniecznie wybierzcie Szaloną Miłość Yves Saint Laurent.